Wielokrotnie doświadczyłam poczucia wstydu na gruncie zawodowym. Miałam epizod rocznej pracy jako pracownik gospodarczy w niepublicznym schronisku młodzieżowym. Obracałam się w środowisku, gdzie złośliwość uważało się za przejaw inteligencji. Na początku ceniłam sobie atmosferę i warunki pracy. Szybko zaaklimatyzowałam się. Na rozmowie kwalifikacyjnej dowiedziałam się, że będzie to praca na portierni z elementami sprzątania. Niestety było odwrotnie. Pracowałam w trybie trzyzmiennym na pół etatu. Pracowałam ponad swoje siły fizyczne. Poszłam na skargę do przełożonej, że kolega nie wykonuje zadań na swojej zmianie. To nie był pierwszy raz. Zaczęły się głupie docinki, aluzje, chowanie mojego kubka, pościeli, gdy sprzątałam pokoje. Facet okazał się mściwy. Rozpuścił plotkę, przez co podejrzewano mnie o kradzież papieru toaletowego. Sytuacja była niezręczna, wręcz absurdalna. Nakryłam szefową jak skrupulatnie szpera w moich rzeczach osobistych, szukając owej zguby. Obserwując całe zdarzenie, czułam zażenowanie, gniew i upokorzenie. Mogłam w jakiś sposób zareagować, ale było mi wstyd, ponieważ nic nie zrobiłam, tylko stałam. Czasem miałam poczucie winy, że na to pozwalam. Bałam się przyznać rodzinie, bo nie wiem, jakby zareagowali. Nie chciałam wyjść na osobę wredną. Był to czas trudny, burzliwy, który mocno podkopał moje poczucie własnej wartości. Czułam się wykorzystywana jako najmłodsza osoba z kadry. Jest mi po prostu wstyd.